Tu mamy pokój. 14 podopiecznych Chorzowskiego Ośrodka Wsparcia Rodziny zamieszka na swoim. Fajnie, bardzo nam się tu podoba. To szczególnie? Pokój, umeblowanie i ogólnie dużo miejsca jest. Dzieci i młodzież przeprowadziły się do mieszkania przy ulicy Wolności, nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w mieście. Dostaliśmy od miasta mieszkanie, dostaliśmy środki na jego wyposażenie i teraz z radością wprowadzamy tu dzieciaki, bo od dziś, właściwie od 1 marca, jest to ich dom. Mieszkanie ma 223 metry kwadratowe i składa się z 4 pokojów, salonu z otwartą kuchnią i jadalnią, garderoby z pracownią plastyczną i 2 łazienek. Młodzież teraz sama musi zadbać o swoje. Przybyło jej trochę obowiązków. Mamy dyżury od poniedziałku do niedzieli, każdy ma wyznaczony. No i w danym dniu ma na przykład kuchnię, to musi ugotować obiad, zrobić, nakryć do stołu, ugotować i iść na zakupy. Młodzieżą będzie opiekować się 5 wychowawców. Chcemy przede wszystkim, żeby nasza młodzież jak najpełniej się usamodzielniła, żeby potrafiła wykonać takie najprostsze rzeczy domowe, które w przyszłości również będzie musiała wykonywać. Od ugotowania obiadu, przygotowania sobie posiłków do posprzątania. Chorzów jest jednym z pierwszych miast w Polsce, w których powstały mieszkania dla młodzieży. To już 3. tego typu placówka w mieście. Pozostałe lokale znajdują się przy ulicy Sobieskiego, Siemianowickiej i przy Placu Piastowskim. O wszystko dba miasto. Staramy się, żeby były właściwie doinwestowane, żeby były właściwie prowadzone, żeby była wystarczająca ilość kadry opiekuńczej. Myślę, że warunki są godne. To są bardzo dobre warunki jak na standardy, które możemy zapewnić. Nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza przy ulicy Wolności jest jednostką organizacyjną miasta Chorzów. Jego obsługę zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.